Dzisiaj państwa gościem, gościem piątki Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Niedziela Dzień Kobiet. Tak, niedziela jest dniem wyjątkowym, raz, że to jest Dzień Kobiet, ale też i dzień bardzo sportowy, bo praktycznie już od godziny 10.15 robimy zapisy do Suwałki Miss Run 2015. To jest taki sportowy Dzień Kobiet w Suwałkach, których chcemy po raz pierwszy tutaj wprowadzić i myślę, że będzie to impreza cykliczna. No i korona też będzie taką koroną przejściową i myślę, że zaangażuje panie, które będą chciały w tej imprezie uczestniczyć. Sam bieg zaczyna się o godzinie 11.15. Potrwa określony czas. W granicach godziny 12.15 będziemy chcieli zakończyć, rozdać nagrody, rozlosować upominki dla osób, które będą uczestniczyły. W tym przedsięwzięciu, no bo potem po południu, jak Państwo wiecie, o godzinie 13.13 .13 mamy mecz Ślepska, który jest transmitowany przez jedną z telewizji. No i oczywiście tutaj pierwszy mecz w rundzie wiosennej, mecz Wigier o godzinie 17 na naszym stadionie na ulicy Zarzecze. Tutaj też Panie będą miały jakieś przywileje? Tak, tutaj klub ogłosił, że Panie wchodzą za darmo, więc tutaj liczymy na dużą frekwencję. Mecz może być meczem ciekawym, Wigry zajmują 14 miejsce, Pogoń 16, także drużyny, które są zbliżone tutaj do siebie miejscami. Wiadomo, że nastąpiły pewne zmiany po zimie, także będzie to dosyć ciekawe spotkanie. Zdradzi pan plany na dalszą część roku? Co się jeszcze wydarzy? Czy większość tych imprez będzie imprezami troszeczkę powtarzalnymi, bo mówię, myślę, że w zeszłym roku żeśmy zaczęli taki rodzinny sport w Suwałkach ten rok raczej powinien być takim rokiem kluczowym, zresztą widzimy to po frekwencji, która się na tych imprezach pojawia, ale staralibyśmy iść cały czas jako Ośrodek Sportu i Rekreacji w imprezy rodzinne, które będą ściągały po prostu duże grupy osób nad zalew na różne formy rekreacji, dlatego nie ogłaszamy tam miejsc, w większości nagrody są losowane, czy też upominki, żeby osoba czy zdobędzie pierwsze miejsce, czy dziesiąte, czy też przybiegnie ostatnia, czy przyjdzie, prawda, miała Szanse na taki upominek. Te imprezy będą cykliczne, oprócz, oprócz imprez takich typowo biegowych, czy Nordic Walking, no, będą różne inne konkursy, jak siłacz Suwalszczyzny, prawda, jak, jak imprezy wakacyjne, gdzie Ośrodek Sportu i rekreacji co roku robi dla dzieci i młodzieży, która w suwałkach pozostaje. Także no, jest tego sporo. Ten kalendarz jest dostępny na, też na stronie internetowej, będzie też w formie plakatów się pojawiał, także będziecie mogli Państwo coś dla siebie wybrać. Tutaj na koniec chciałbym jeszcze serdecznie podziękować Radiu 5 za taką pomoc medialną w reaktywacji naszej amatorskiej ligi halowej. Także na pana ręce chciałbym przekazać taką pamiątkową statuetkę, też z prośbą o przekazanie życzeń i podziękowań właścicielom radia. Dziękuję bardzo. I całej redakcji. Dziękujemy serdecznie. No piękna statuetka, dziękujemy. Miły akcent na zakończenie.